Gdzie są leki? Grywają dwie osoby. O, rozdanie ogłoszę, więc oglądajcie całego Kruzwasa. No, dzień dobry, słuchajcie, jest mały problem. Moje oko jest tak czerwone. Mi się tak zdarza od czasu do czasu. Wyglądam znowu jak cyklop. Zawsze to jest to oko. Nie wiem, o co chodzi. Zakrapiałem za ten wszystko i nadal po prostu ogrzyca jedno oko. Dzisiaj mam w planach nagrać w pewien sposób dwa vlogmasy, bo albo poprzedni, albo ten następny będzie z ogarniania mojej szafki z kosmetykami. Tak, słuchajcie, bo chcę się pozbyć dużo rzeczy, chcę w ogóle ogarnąć trochę swoje życie. Boże, nie mogę znaleźć leków. O kurde, gdzie są leki? Halo? Aha. Dobra, słuchajcie, jest totalna zmiana planów. Ja zyskałem trochę energii, trochę mi się polepszyło, pogadałem trochę z Oliwią i już jest lepiej. I słuchajcie, biorę się za robotę. Jest dosyć późno, ale pozmywam gary, ugotuję sobie coś, nagram wam może jak gotuję albo coś takiego. Nie wiem, czy będzie entertaining, ale może włączę lampę, jak to będę ogłaszał, bo to ważne. Na moim Instagramie, tutaj tym głównym, ogłosiłem rozdanie. Będą dwie paczki do wygrania, także jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, to wejdźcie na mojego konkursie, rozdaniu, nie wiem jak to nazywać zawsze, żeby Łokik się nie przyczepił. Tragedia, influencer roku. Na moim Instagramie będą zasady łatwe, wystarczy mnie zaobserwować dosłownie i jakieś tam zasady w opisie będą. Także idę zmywać gary. I też w dzisiejszym odcinku posprzątam swoją toaletkę. Znaczy ja nie mam toaletki, tylko szafkę z kosmetykami wszystkimi, by było clean. Słuchajcie, lecę na szybkie zakupy, bo mam w ogóle grzyby od misi Joachim. Nie, podgrzybki. I chcę sobie zrobić sos taki podgrzybkowy. Nie wiem jak to nazwać. Mam cebulę, mam to, mam jakieś grzyby. Nie wiem, może jeszcze jakieś warzywo sobie kupię do tego. Muszę kupić makaron. Ja. I będę dzisiaj sobie gotował. Plus coś jeszcze chciałam dodać. Mam powiedzieć. A, no i tak jak mówiłem, na pewno rozdanie ogłoszę, więc oglądajcie całego Kruzwasa. A czy w ogóle kojarzycie to futro? Dajcie mi znać w komentarzu, bo ja je mam chyba już drugi rok? Coś takiego i to jest najcieplejsza rzecz na świecie. Nie żałuję w ogóle tego kupna. Tylko, że nie mam jeszcze jakiegoś innego koloru, bo mam jeszcze jedno futro. O, tu widzicie takie bardziej brownie, ale ono nie ma kaptura niestety. Słuchajcie! Dotarła do mnie ta smutna wiadomość. Po krojeniu szalotki się płacze tak samo jak po krojeniu cebuli. Boże, dostałem suszone grzyby od misi Joachim i pierwszy raz coś robię z suszonymi grzybami, więc nie wiem, czy ja to dobrze robię, po prostu smażę na maśle, ale to masło tak jakby znika, nie wiem, nie umiem. Chyba to zepsułam. Wiecie co? Wygląda to po prostu obrzydliwie. A tu słuchajcie, leci mi American Horror Stories. Mam fazę na znowu na ten serial. Tym razem oglądam sezon Apocalypse. Pierwszy raz zrobię rewatch jego, bo niektóre już robiłem rewatch, jak na przykład Coven oglądałem z 6 lat już. I mean, czuć, że wszystko co dodałem do tego sosu zostało spalone. Spalone? To jest mocno wysmażone! Jezu, moje włosy, słuchajcie, to jest tragedia, ale robimy próbę testu. Dobra. I mean, not the best. Wow. Zjem, wiadomo, bo nie lubię jak się jedzenie marnuje, ale Magda Gessler pewnie by tym rzucała. Dobra, słuchajcie, zanim będę posprzątał swoje kosmetyki i zrobię rozdanie, będzie rozdanie w tym odcinku, obiecuję, bo wiadomo już trzeci raz, ale będzie na pewno, otworzymy sobie kalendarze, zaczniemy sobie od NYXa. Słuchajcie, zainspirowany Instastory z NYXem, po prostu otworzę to, co widzę, że tutaj jest i okazało się, że to jest w ogóle gąbeczka, I mean... W najbliższym vlogmasie przetestuję tą gąbeczkę. No, to jest... No zobaczymy. Taka śmieszna gąbeczka, wygląda jak to takie do gitary, co się gra. Widzicie, nadal mam czerwone oko, nadal mi nie przeszło. Ale to może od dużej ilości grania w Robloxa. Okej, next kalendarz będzie to kalendarz z Douglasa. I dzisiaj mamy... Nie wiem, które dzisiaj okienko otwieram. Nie, szóste. Aha, dzisiaj mamy Mikołajki. No tak. I w tym mamy co? Jakiś fancy widzę. To jakiś tusz będzie chyba. Gold. Chyba, że to cień płynny, słuchajcie. To chyba płynny cień. Takie, słuchajcie, złoto. Bardzo świąteczne. Nie wiem, czy to do końca będzie mój ulubiony odcień. But, no, dzisiaj Douglas ma swój redemption moment, słuchajcie. Szóstka w tym kalendarzu. Takie coś większego dla Reala. O, kolejna maskara. Volume Million Lash.
To jest bardzo słynna maskara, bardzo się cieszę na nią, ponieważ to jest ulubiona maskara mojej mamy. Jej nawet nie otwieram i będzie dla mojej mamy w prezencie, także cool. Okej, so now wybierzmy się razem do mojej szafki z kosmetykami, bo mam naprawdę mega dużo kosmetyków do selekcji i muszę to ogarnąć. Dobra, zaczniemy od tej szafki. Tutaj mam produkty typu tak, brokaciki jakieś, tu mam jakieś paletki takie niedawno używane, co dostałam niedawno, farbki do twarzy i takie pierdole, jest to chyba brzydkie słowo, chyba będę musiał je wyszczekać, do oczu, typu pojedyncze cienie. To jest moje pudełeczko Święty Graal ze sztucznymi rzęsami, więc to zostaje ze mną na bank. Ale z tych rzeczy tu mam, czekajcie, może sobie wyciągnę. Boże, przydałoby się jeszcze jedno pudełeczko na rzeczy, które zostają. Moim pudełeczku od Charlotte Tilbury, które jest często jako statyw i jest mega zakurzone, będę odkładał rzeczy, które z powrotem umieszczę, wiecie o co ci. Chcę tak wszystko przeczyścić. No musisz po mokre chusteczki na pewno. Dobra, otwieram to pudełeczko, tutaj będą dobre rzeczy. A po pudełku z butach, te, które już są albo stare, albo przeterminowane, albo zużyte. Znaczy przeterminowane potem wyrzucę jeszcze, ale też te, które zostaną, to rozdam moim. Nie wiem, którzy idą pogrzebać, co jest w tym pudełku dla nich. Raczej tych rzeczy nie będzie do rozdania, tylko dla was. Boże, tylko dla was są nowe rzeczy całkowicie. Okej, zacznijmy od brokatów. Tu jest taki srebrny cień z Vibo. Nie wiem, czego będę używać. Jak chyba sobie jeszcze zostawię. Wiecie, nie jestem pewna. To jest mega stare i kolor, który... To mega stare i nie będę tego używać na pewno. Dobra, muszę nabrać tempo, żeby było szybciej. Moje ulubione cienie z MAC-a na pewno ze mną zostają. Słuchajcie, te takie błyszczące, chociaż ten wydaje mi się, że już jest... A, jeszcze coś z niego wycisnę. Wiecie, zostają. Te z NYX-a są fajne, ale zostawię sobie ten kolor. Ten oddaję, bo takiego miedzianego raczej nie będę używać. Cień od Red Lipstick Monster. Koniec końców używałem go rzadko, bardziej wolałem te. Aha, w ogóle jeden to się chyba już skończył po prostu. Te używam bardzo często do jakichś makijaży, jak kogoś maluję. Tego tak rzadko po niego sięgam, ale zostawię go na pamiątkę. To w ogóle ostatnio odkryłem, że mam coś takiego, taki mus w takim ładnym kolorze miedzianym też. Nie mogę tego otworzyć teraz, więc chyba sobie to zostawię. Pyłek z Mio, jeden z moich ulubionych. To jest niesamowity galaktyczny rozświetlacz też. Jakieś takie pyłki z NYX-a. Oczywiście, że zostawiam, ponieważ ja uwielbiam pyłki. Tu prawie już niestety nic nie ma, więc oddaję. Tu jest taki pyłek, ja też go nie będę używać, takiego ciemnego. O, kolejny cień z MAC-a. Taki ciemniejszych rzadko używam. Ostatnio taki dostałem od Missy Joachim. Chcę go użyć w ogóle na usta. Wiem, że podobno usta robiła Crystal Versace. Takim cieniem dziwnym, śmiesznym. Więc zostawiam. To jest ten sam kolor? Nie, to bierze obydwa. To jest... Tu już nic nie ma, więc daję tego pudełka z wyrzuceniem. To jest stosunkowo nowe, nie używałem jeszcze. To jest mega ciemny kolor, to jest mega ciemny kolor. A to też jest ciemne, ale zostawiam. Ja to sobie potem przetrę mokrymi chusteczkami, słuchajcie, bo to wygląda po prostu bastet. Okej, druga taka szfladeczka. To od Red Lipstick Monster używałem dosłownie raz, ale chcę zostawić i dać mu tę szansę i może użyję do którejś z moich peruk. Paletka Barbie, mój zawód ogromny niestety, mimo że ja kocham markę NYX i te paletki, w ogóle te, są niesamowite. To ta bardzo mnie zawiodła niestety, ale no tą oddaję, a te błyszczyk sobie tylko zostawię. Klej do brwi, ciekawe ile go zostało. Dobra, jest to jeszcze trochę, więc zostaje ze mną na pewno, chociaż już teraz nie zaklejam brwi, bo zgoliłem. Klej do rzęs zawsze spoko, baza pod cienie zawsze spoko. Nie, ja używam korektory, po co mi to? Słuchajcie, wróciłem się po worek, żeby powyrzucać jednak niektóre rzeczy. Słuchajcie, cienie takie pojedyncze z YSL-a, na przykład ten, zostawię. Ale na przykład ten, słuchajcie... No ja go nigdy nie użyję, więc muszę go niestety dać do tamtego pudełka z prezentami dla znajomych. No i Święty Graal, słuchajcie, ja go dostałem z jakieś 2 lata temu bodajże od Karoliny Stylizacji Moonstone Bobbi Brown, the best. Zostaje. Tutaj mam taki cień z MAC-a, niestety ostatnio go dostałem od Missy Joachim i podobny mam taki sam swój zielony. O, tutaj się zapodziało takie wiralowe, pamiętacie, co były w słoiczku, takie
błyszczące cienie. Fajne są, fajny efekt robią, ale mi się zbierały na powiece. Mimo wszystko zużyłem całe, ale do kosza idzie, bo się skończył już. Tą paletkę uwielbiam, patrzcie jak ona jest niesamowicie śmieszna. To jest Morphe, to jest błyszczyk. Ja go ostatnio używałam na powieki. Jakieś takie coś błyszczące. Cień. Błyszczący cień. Mega super, to jest, zostaje ze mną. Jeden z najlepszych produktów, jeśli chodzi o kolekcję Stasia, moim zdaniem, to była ta baza. Wydaje mi się, że ona... Oj tak, ona już śmierdzi niesamowicie, bo jest mega stara, więc niestety ją wyrzucam, ale mega dużo wspomnień z nią mam. Słuchajcie, zeszłoroczny kalendarz. Douglasowski. No, dam do rzeczy dodania, może ktoś się spóźni. To kiedyś chciałam używać bardzo do dragu, ale teraz powiem wam szczerze, że się boję takich rzeczy używać. Dam, może komuś się przyda, może ktoś będzie chciał. Klej do rzęs, który się skończył. O, fokus się nie chce łapać. Duraline, który też się prawie skończył, ale już nie używam w ogóle Duraline'ów. Jakieś takie rzęsy, baby baza. No ja teraz ja używam tylko korektorów, nie używam takich baz. No ale może komuś się przyda. Lakier do paznokci w ogóle to jest taki stary, już rozwarstwiony jakiś. O, perfumetka Versace. Ten cień kocham, to jest mój ulubiony cień, jego na co dzień sobie często używam w kąciku, więc zostaje ze mną. Dwa pojedyncze szare cienie z Mio zostają ze mną, jak będę chciał znowu zrobić Revenge Makeup Godmik. Tutaj też cień, który raczej nie będę nigdy używał. Daję do tego. Tu cień z Maca w kolorze zielonym. I hate green. Ale wiecie co? Kocham też MAC Cosmetic, więc zostaje ze mną. Niebieski pyłek, jakaś body baza. I dwa kleje do rzęs w stylu... Otrują mi się oczy. O, uwaga, tutaj mamy takie kolejne produkty. Coś, co w ogóle nigdy nie używam i mógłbym przyklejać na twarz, ale nie przyklejam i chyba... Boże, no i teraz moje zbieractwo się odzywa. Zostawić czy nie zostawić? Dobra, dam na razie tego do oddania. Baza z Glam Shopu. Kupiłem ją, bo kosztowała 20 zł. Nie użyłem jej ani razu. Ale widziałem, że używają bardzo solidnie. Chyba Gąsiu Gąsiu, te takie cienie w kolorze. Gąsiu, jeśli oglądasz moje vlogmasy i chciałbyś ten cień, to daj mi znać, co ci oddam. Przeróżnego rodzaju farbki od Suwy dostałem od Red Lipstick Monster i je używam. Są niesamowite, jak chcę sobie pomalować twarz na jakiś kolor. Te z NYXa gonią je bardzo solidnie, też są super. Wszystkie zostają ze mną. Tutaj, bo to się skończyło, w ogóle nie ma zakrętki. Ale ta widzę, że jeszcze jest, także let's go. Niebieski pisak. Po co? O, te cienie z Vibo, pamiętam, robiłem test na TikToku i wypadły bardzo fajnie. Wstawię sobie to, bo to jest ciekawe. Nie będę po to sięgał, ale... No właśnie, nic to było moje zbieractwo. Dobra, jest to ciekawe, wymyślę kiedyś coś na to jeszcze. Ale to? Nie są moje w ogóle kolory, więc ślub do oddania. Jeśli w ogóle jacyś moi znajomi oglądają, to koniecznie się odzywajcie, jeśli coś wam wpadło do oczy, to wam na pewno oddam. Lakiery do paznokci. Do kosza. Perełki nawet nie zostały jakieś, słuchajcie, z tego, więc wyrzucam. Jesus Maria, słuchajcie, tutaj mamy nadal produkty. O, czarny cień z Maca. Niesamowity. Bardzo czarny zostaje. Paznokcie typu ciocia klocia. Ale zostawię może. Mam jeszcze czerwone, bo to były filo. Sobie kupiliśmy razem. Jakieś tutaj... O, jest jakaś sieteczka. Może zostawię to. Błyszczyk Charlotte Tilbury, hello, zostaje ze mną na bank. Bibułki matujące zawsze się przydadzą. Czerwona pomadka, ciekawe co ona to robi. To, ja do końca nie wiem jak to działa, słuchajcie, już to mam bardzo długo. To jest coś w stylu bazy, czegoś co tak ma robić blur efekt. Nie wiem, Władek Beauty Boy by mi powiedział jak to używać w ogóle. Kocham baby nożyczki, tlenimy wszystkie rzęsy po prostu i coś jeszcze, ale nie powiem wam co. Tak jak mówiłem, te paletki zostają ze mną, to są jakieś takie z nowej kolekcji. Mega, mega fajne te paletki są. Tutaj mam masełko w ogóle od Kasi, jeszcze jak miałem tatuaż. To też zostaje ze mną, bo może sobie jeszcze zrobię tatuaż. To jest to do czyszczenia pędzli, ale wrzucę już to, bo to jest mega stara. Karta do Sephory przy zakupach. Wydaje mi się, że to się już... No, do 31 września. To komuś oddam. Kolejna niebieska farba. Dobra, i mam już ułożone, słuchajcie, wszystko.
Tutaj mam płynne cienie, jakieś takie, wiecie, creamy, błyskotki. Tutaj mam wszystko na sucho, typu brokaciki, cienie takie ten. Tu mam farbki przeróżnej maści. A tu jakieś takie bilety zostały i ten taki cień dziwny. Dobra, słuchajcie, tutaj będzie jazda, bo to jest tego wszystkiego masa, masa. Słuchajcie, zacznijmy od tuszów do rzęs. Które zostają, które nie zostają. Tutaj jeszcze mam, no właśnie. Niektóre to są w ogóle nierozpakowane, widzicie to? Ja mam tuszu, w tym roku było najwięcej w paczkach PR-owych, patrzcie tego. No i co ze mną zostaje? Benefit, nie pamiętam, szczoteczka. Benefit może zostać. Gratulacje, Benefit. Tom polubiłem. Te dwie lubię, ale jedna chyba już będzie sucha. Zaraz zobaczymy. Nie, wygląda na całkiem cute. I ta. Ta to w ogóle jest nowa. Więc zamykamy. Zostają ze mną. Bardzo lubię te maskary. Jeden z moich ulubionych. Maybelline. Też bardzo fajna maskara. I uważam, że jest bardzo właśnie podobna do tej z YSL-a. Ja w ogóle, mimo to, że ja przyklejam mega duże rzęsy, szczoty, to ja uwielbiam używać maskar. To ze mną zostaje najlepsza maskara, którą też używałem w tym roku. To była maskara Douglas. A nie potrzebuję. To. Jeśli chodzi o produkty Ewy, uważam, że jej kolekcja jest niesamowicie udana. Jedna z najlepszych w tym roku w Polsce, jakie wyszły, ale to nie był mój produkt. I'm so sorry, Ewa, mam nadzieję, że mi wybaczysz kiedyś. Ale niestety to nie idzie ze mną dalej. Ja też nie lubię kolorowych maskar zbytnio, wiecie. Jak już co, to używam niebieskie. Florence. Słuchajcie, pozdrawiamy Gabi Inhidrys. Matką wczesną Florence. Ale odłożyłem. Giorgio Armani też była jedna z moich ulubionych maskar w tym roku. Zostaje ze mną. Bardziej fancy. To słuchajcie, jest nówka sztuka nieśmigana. Maybelline Sky High zostaje ze mną. Te maskary są mega długo już ze mną, więc one na pewno w ogóle... O, te... Służyły mi, służyły, ale są na pewno mega stare, przeterminowane już i wyrzucam na pewno. Jak się te trzymają? Ta już jest sucha, chutka, znaka, zużyta, ale niesamowita też była. Nowiutka, nieśmigana MAC. To jest ze mną. To jest jakaś Vamp Pupa. Śmieszna szczoteczka. Na pewno chcę tą maskarę jeszcze. Stawić Kailash. Bo mam dwie. Jedną dałem w ogóle w prezencie Jędrkowi, który... Dobra. Tą oddaję, tą ta zostawi. Ja mi... O, ta też jest suchutka już do wyrzucenia. Benefit Fan Fast. Dobra, możesz ze mną zostać. To jest jakaś Laura Mercier. Jakaś. To może też zostać. To jakieś takie baby Douglasowe. Tej nie chcę. O Jezu, ta jest straszna. Używałem ją i bardzo tak, no nie, nie fajna jest po prostu. Dwie te niebieskie z Morphe. Jedna będzie już sucha pewnie. Ta jest nowiutka, ta będzie sucha chyba. No, to jedną sobie zostawię, jedną komuś oddam. Clinique, ta mi się bardzo sprawdziła, super była. Zdaję. Ta jest paz... chyba już... Nie, wydaje się nowiutka. Dobra, te dwie dam komuś jeszcze w prezencie. Pudełeczko puste. Eyeliner, o tak. A tu jeszcze mam w ogóle jakieś nalepki. Beauty Vitric i... Crush on You. Mia Makeup. Kocham Mia Makeup, słuchajcie. One of the best brands ever. Ale nagle ich wrócę, bo zwróćcie. Eyeliner z Action. Super i super cena. Komuś służy dalej. To już jest tak zużyte. No niestety już nie ma. Muszę wyrzucić, muszę sobie kupić kolejne. Eyeliner z Action. The best. Zwykły czarny eyeliner zostaje ze mną. I teraz. Brązowe eyelinery z Pierre René. Niesamowite zostają ze mną.
suwa biała. Muszę sobie dać do moich farbek. Zostałem ze mną. Słuchajcie, te wszystkie eyelinery z NYXa ja bardzo lubię, ale nie zostawię sobie wszystkich. Zostawię sobie kolory, które mi się podobają. O, patrzcie, jeszcze te dwie maskary są ze mną. Dobra, to dam je komuś. Gdzie to jeszcze jest? To. Tych eyelinerów każdy miał po 100. Patrzcie, tu się już nawet dublują kolory. Tu, NYX nie oszczędza w tych eyelinerach. Wydaje mi się, że miał ich zapas na lata. Dobra, to daję dalej. Ten kolor nie chcę, ten kolor nie chcę, żółtego nie chcę. Ten... chociaż ten brązowy... Who knows? Zostawmy sobie ten brązowy. Ale te cztery kolorki lecą dalej. Dla kogoś. Ten, to jest w ogóle cień, słuchajcie. Cień od Dead Lipstick Monster. Boże, mi jest tak głupio, ale niestety eyeliner to nie jest mój kolor. Więc mam nadzieję, że będzie służył komuś dalej. Te eyelinery Flop of the Season. Może komuś się przyda. Te dwa eyelinery zostawię, bo są ciekawe kolory. Złote, szary. To też są od Dead Lipstick Monster. Biała kredka Douglas zostanie. To był kiedyś mój ulubiony eyeliner. Był w kalendarzu NYXa. Boże, jakiego NYXa? Zalando, patrzcie, jaki mocno czarny. Dobra, zostawię go. Te eyelinery Max Factor też są, słuchajcie, niesamowite. I jeden kolor w ogóle ukradł mi Filo. Ja mam na to dowody. Więc je zostawiam. Szary i brązowy bodajże. Tak, szary i brązowy. Czarny mi wziął Filo. Te eyelinery z Mio też super, ale słuchajcie, one już tak zaschły mi. Ja już je próbowałem rozwadniać w każdy możliwy sposób. O, biały tutaj już też did. I niebieski też kiedyś używałem dużo. A, niebieski mi się chyba nie sprawdził z tego, co pamiętam. Niebieskim nie byłem fanem. Niestety. Te eyelinery już nie zostaną ze mną dłużej. Te eyelinery z Inglota też moim zdaniem trochę flop. Próbowałem się nimi bawić, ale nie są fajne. Jeśli chodzi o czarne eyelinery takie w słoiczku z Inglota, niesamowite, najlepsze na świecie. Ale te flop. O, używałem tej maskary bardzo dużo. Na dolne moje rzęsy, na laguny, więc zostanie ze mną. To jest eyeliner, którym zawsze sobie robię moje słynne serduszko w dragu. MAC X Black Panther. Jak się to skończy, to ja nie wiem, co ja zrobię. Jakieś tu mam niebieskie kredki, ale czy ja to będę używał? O Jezu, jakiś niebieski eyeliner. Kolejny. Ta firma wygląda na fancy, zostawimy ją. Makeup Revolution to nie chcę. Dobra, jedną z nich zostawiamy. Golden Rose zostawmy. NYX i Revolution Sun. Tutaj mamy jakieś kredka czarna, zostaje zawsze spoko. Kolejna czarna zostaje spoko. Kremowa kredka, której nie jestem chyba fanem z tego, co pamiętam, ale... Boże, słuchajcie, ja nie wiem, kiedy się wyłączyło nagrywanie. Czy ja w ogóle włączyłem, czy nie, jak zacząłem eyelinery i kredki. Masakra. Wyznalazłem perfumetkę, ładnie pachnie. Boże, wszystko przeciwko mnie. Ta kredka jest spoko, ale jak się ją... O, złamała się. Ale jak się ją rozetrze, robi się szara, nie czarna, więc dla mnie bez sens. Biała kredka. No, już mało jej zostało. Kosza. Tutaj mam taką zieloną z MAC-a. No, to MAC to nie wyrzucę. I... jakiś taki pędzelek śmieszny. I ten eyeliner, który jest mega stary, więc wyrzucam. Kredkę zostawiam. Nie wiem, ile się nagrało. Nie wiem, jestem załamany. Produkty jednej z moich ulubionych brandów. Benefit miał swoją osobną skrzynkę. Paletka, która jest ze mną na zawsze i zawsze i na zawsze zostaje ze mną. Żel do brwi przezroczysty zostaje ze mną. Jeden, drugi. To jest nie twoja szafka. Kredka z Benefitu. Aha, czemu się zacięłaś? Zacięłaś, zacięłaś. Nie wiem, jakie są twoje zaimki, kredko. Kolejna. I raz, i kolejna. I ciebie nie chcę tutaj też. Eyeliner jeszcze pisze, więc zostaje.
maskary nawet mają osobną swoją. Pęsetka tutaj oszczędziła miejsce, słuchajcie. O, ciebie odkładam tutaj. Żele do brwi. Przezroczysty 1. To jest wosk. Kolor 1. Kolor 2. Kolor 3. Kolor... No te z Benefitu wszystkie rzeczy ze mną zostają, ponieważ ja kocham markę Benefit. Królowa brwi.pl. Żele i takie inne. Wszystkie trzy żele lubię. Ten ostatnio najmniej. Ten najbardziej. Ten zyskuje w moich oczach, więc zostają ze mną. Super żel, jak chcę naraz poprawić brwi. Zostaje. Super. To bardziej zagęszcza, to wam bardziej ułoży i ma kolor. Plus tego robiłem kampanię, słuchajcie, tego żelu. I pamiętam, że nawet moje ostatnio rzeczy, bez których no nie mogę żyć, ponieważ jestem bezbrwiową osobą, czyli kredki takie cieniutkie do brwi. Moje ulubione kredki są z marki Maybelline, które dostałem by the way, ale mam też te nowe z Anastasii, słuchajcie, i doganiają te z Maybelline, chociaż wiadomo, zawsze będą na prowadzenie z Maybelline, bo są co? Tańsze, ale dostałem obie. Te śmieszne produkty z NYXa, I mean, zostawię je, bo wydaje mi się, że powinny mieć swój revenge moment, więc zostałem za mną. Pisaczki do brwi najlepsze na świecie z NYX. Niestety ten nie pisze już. A ten? Ten jeszcze coś zipie. NYX, jeśli to widzisz, proszę mi wysłać te pisaczki. I need it. O, tutaj jeszcze mam jakieś kredeczki do brwi z Maybelline. Ale takich dużych to ja chyba nie używam aż. No. O, to się już skończyło tak za dawno. Nie wiem, czemu to trzymam. Dobra, jedne zostawię sobie. O, ta maskara Flop of the Season. Pamiętacie test na TikToku? Kto pamięta? No i tu są jakieś pierdółki, to wyrzucam. Chociaż czuteczka do brwi. Guys, i co sądzicie? Słuchajcie, tutaj mam eyelinery, tutaj mam tusze do rzęs, tutaj produkty by Benefit i tutaj jeszcze jakichś produktów do brwi, wiadomo, żele, takie rzeczy. No słuchajcie, że to nie jest jak u Kitulca, Ever Lipstick Monster czy innych beauty guru, ale staram się jak mogę ułożyć, żeby było... O, jeszcze tutaj sobie trzasnę takie produkty jak właśnie zalotkę, baby nożyczki, takie coś. No i nawet te dwa pędzelki sobie tutaj wsadzę, żeby mi się nie zapodziały. Boże, następna półka to jest jazda. Masakra, nie wiem od czego zacząć. Podkłady, korektory, bazy, których po prostu jest multo. O! Ja akurat nagrywam! Przywitaj się, Oliwia, na kolejnym vlogmasie z rzędu. Przestań! Ej, słuchaj, nagrajmy reakcję Oliwii na to, jak ułożyłem dwie pierwsze szafki. Dobra, słuchajcie, nie wiem ile widzicie, ile nie widzicie, słuchajcie, produktów, ale wyciągamy rzeczy, które na pewno ze mną zostają. To są te podkłady Estée Lauder. Jednego jest na pewno dużo mniej, ale to są moje ulubione podkłady, moje pewniaki do dragu, jeśli chodzi o drag. Takie the best. Kolejne pewniaki moje do dragu to są podkłady Maybelline. Tylko czy one jeszcze są w ogóle? A ten to w ogóle jeszcze nie otwarty. A, bo ja niedawno go dostałem od Maybelline, ale trochę chyba za jasny kolor mi wysłali, bo na przykład to jest 05, a ja używam, widzicie, 30. Ale zostają ze mną te podkłady na pewno. O, tu jeszcze jest 21. To zostaje. No, tutaj podkład z wyższej półki YSL. Ja je używam na jakieś takie duże, duże eventy. To też zostaje ze mną. Podkład z Anastazji chyba już go dawno nie ma. A nie, jest jeszcze troszkę. Ale jego chyba już malutko zostało, co nie? No, jest dno, widać dno, więc ja go, słuchajcie, wyrzucam. Kupiłem go w bardzo dużej promocji, chyba za 80 zł, albo nawet za mniej. Serio? Tak. Podkład z Kimchi też nie ma go już wcale, więc też do wyrzucenia. Te podkłady z Kimchi są bardzo tanie, słuchajcie. Podkłady L'Oreal. Ja nie wiem, ile ich tutaj jest. Ja sobie zawsze tak troszkę sprawdzam, czy jeszcze lecą. Jeszcze lecą. I mam tutaj
A dwa półtorej. No to może jeden oddamy. Może ktoś będzie chciał wziąć ten zestaw. O, tutaj mi Max Factor. Tu widziałem, że w ogóle ostatnio go ludzie wpisywali w bublach do Red Lipstick Monster na filmiku widziałem, a mi się on bardzo sprawdza, bardzo go lubię, więc został ze mną. Kolejny BB Cream z Bourjois. To jest coś, co używam do przyciemniania wszystkiego, jak mam za jasne, więc zostaje ze mną. To jest mega jasne i chyba zostaje ze mną. Te podkłady, one są chyba już niestety, no, wydaje mi się, że to jest przeterminowane już dawno, więc wyrzucam, tak samo to wyrzucam. Tego niestety jest bardzo mało już, ale zostawię sobie tą resztkę końca, bo też bardzo go lubię. Te podkłady bardzo lubię, więc zostawiam sobie po jednym, ten też również zostawiam. Tutaj jeden Dermacol się skończył, ale drugi jest w zapasie. Dermacol najlepszy w drag queen, zawsze się przyda. Te podkłady mam mieszane uczucia. Zostawię sobie dwa kolory, piątkę i czwórkę, ale może trójka komuś się przyda. To one są mega jasne. Piątka jest i tak dla mnie za jasna, więc nie wiem, dla jakichś bardzo jasnych. Tego już jest bardzo mało. Tego też. O, ten Divolong. Słuchajcie. Muszę go się pozbyć jak najszybciej. Ale sprawdził mi się. Ale też już wydaje mi się, że już minęła jego chwila. A raczej go nikt nie będzie chciał. Te dwa. A zostawię je. Mam ich chyba ze 100 tysięcy. Ta się skończyła, więc wyrzucam. Jedna z moich ulubionych baz z Primarka. To jest ten zamiennik z Bobby Brown, więc też wyrzucam, bo się skończył. A ten jeszcze jest, a nie, czekajcie, czy jego jeszcze nie było, troszeczkę końcówka. Dobra, na brzegach jest, więc zostawię. Myślałem, że nie ma, słuchajcie, więc zostaje ze mną. Nowa baza, którą używam teraz bardzo często i bardzo lubię, z MAC-a, bardzo podobna do właśnie tych z Benefitu, które mi się wszystkie już pokończyły. Tu jest, o, jest jeszcze końcóweczka. Tutaj tego już nie ma. Tego fixera nie ma. Wszystkim znana baza z Charlotte Tilbury, to taka glowy, niesamowita, piękna i w ogóle zostaje ze mną. Marshmallow baza. Zostawiamy czy nie zostawiamy? Możemy zostawić. Ta silikonowa z NYXa też jest fajna, też ją bardzo lubię. Wiem, że dużo osób nie wierzy w działanie baz. Ja wierzę i używam. To się skończyło. Tego to zawsze unikam, żeby użyć, ale muszę w końcu kiedyś użyć do jakiegoś makijażu, jakieś wyjście. Końcówka mgiełki, ale zamówiłem sobie już nową, ale będę musiał sobie do tego wlać. O, tutaj też chyba nie ma, czy jest? Dobra, jest to potem połączę. Oj, kolejny podkład, dwójki nie mam, więc sobie biorę. O, to jest ciekawe, słuchajcie, nigdy tego nie używałem. To jest coś, co zatrzymuje działanie waszych porów i nie ma prawa się nic pocić. Muszę to kiedyś przetestować w końcu. Już się skończyła baza Benefitu, kocham bazy Benefitu, najlepsza baza na świecie. Tutaj produkty do odrostów, a.k.a. do piegów. Ale no, tym raczej nie zrobię piegów, tym robię odrost do peruk, ale tym zrobię sobie piegi, więc to zostawiam tu, a to pójdzie ze mną gdzieś do rzeczy, do włosów. Takie dwie paletki kolorów do ciała wyrzucam, bo nie będę ich używać, są przeterminowane, mega stare. A używam już taki, inaczej już maluję, jak chcę nakolorować. Paleta korektorów z Golden Rose. Użyłem ją może ze dwa razy. Ale ją zostawię, bo może się przekonam do niej bardziej. Mój święty graal, korektor z Kreolanu, który mi się niestety kończy. One są drogie. Korektory z Benefitu wszelkiej maści są jakby jak zawsze na tak, tylko trzeba sprawdzić, ile ich mi zostało, bo ich też mi się już kończą one. Tutaj do wyrzucenia niestety nie ma. Do widzenia. Tutaj jeszcze możesz zostać. Ty niestety do... Został mi ostatni korektor z Benefitu, słuchajcie. Benefit Halo, support your local queen. I korektory, te są ten jest bardziej z kolorem, słuchajcie. On jest taki peachy,
od oczy fajny, więc zostaje ze mną. Korektor z YSL zostaje ze mną. Dwa z Maka takie śmieszne jak strzykawka zostają ze mną. Korektory z L'Oreala. Niesamowite moje ulubione. Tu widzicie, mam nowy w ogóle, ale ten, tym ciemniejszym sobie malowałem brwi kiedyś i zakrywam brwi, więc zostaje ze mną. A te czy są jeszcze w ogóle? No tego jeszcze jest tak. Ja po dźwięku rozpoznaję, słuchajcie, czy jest jeszcze produkt. A tego, o, tego to nawet widzę, że nie ma, bo jest przezroczysty po prostu wręcz aż. Więc kiedy ostatni raz w sumie jakieś kosmetyki? Co? Kiedy ostatni raz sobie jakieś kosmetyki kupiłeś? Dawno. Z kim, czyli ostatni raz? Chyba tak, no. Boże, ja bym chciał być na... Lista PR-owa kimchi to jest moja wymarzona lista PR. Serio? Tak. Kosmetyki? No. O, tutaj jeszcze korektor z Benefitu żółty też dostaję. Korektory z kimchi. To jest taki pod oczy, ten wziąłem za ciemny. Nie wiem, jaki to może być kolor, do czego, tak szczerze wam powiem. O nie, za chwilę mi się rozładuje bateria, także szybko jeszcze pokazuję. Korektory z NYXa. 02 Light, 03, 06 Tan. Ciebie zostawiam, ciebie zostawiam, ciebie zostawiam. Tu się powtarza, więc może komuś dam. Ten też się powtarza. Ten nie mam. Ten zostawiam, super korektor. Ten używałem ostatnio sam sobie. Po prostu korektor, żeby mi... wiecie, jak się mówi. Używam tylko korektora. I ten. Może komuś oddam, może. Oliwia, będziesz chciała przetestować korektor z NYXa? No to zostaje. A może być taki, co jest otwarty? Może być taki, co jest otwarty? Tak. Dobra. O, tu jeszcze jest korektor jeden z L'Oreala, on też się skończył. I korektor, który w ogóle ukradłem. Ja się przyznaję, to ukradłem makijażyście Filo. Mam nadzieję, że nie jest zły, ale mogę powiedzieć, że mnie je zbawił kilka razy. Więc dziękuję ci bardzo. Chciałem powiedzieć, że zrobię ci za niego przelew, ale nie zrobię. A jeszcze tu mam w ogóle próbkę podkładu Lancôme. Nigdy go nie używałem, nigdy nie miałem tych podkładów. Dużo osób używało, poleca, ja nie używałem. W ogóle nagrywam dzień po, bo rozładował mi się aparat, jak był ostatni kadr. Podłączyłem go i już zasnąłem, już nie nagrywałem dalej, więc tak, nagrywam teoretycznie dwa vlogmasy jednego dnia. Więc, przypominam, rozdanie będzie. Zaczynamy od róży, przeróżnej maści róży, które mam. Tutaj dwie jawy mi się powtarzają z Benefitu. Kocham róże z Benefitu, jeden z moich ulubionych, więc jeden ze mną zostaje, drugi oddaję. Tutaj taki bordowy róż, bardzo go lubię i często go stosunkowo używam. Tutaj Villa, taki bardziej klasyczny. Róż z Beauty Vitrix zostaje ze mną, bardzo go lubię. Z Charlotte również. Mój ulubiony róż ponad czasów, kimchi. Patrzcie, jaki to jest mocny kolor. Niesamowicie neonowy. Jezu, ktoś do mnie wypisuje teraz, słuchajcie. Akurat jak nagrywam. Róże z Maka przeróżnej maści zostają ze mną. Kremowe róże z Maka. O, to jest coś, co ja lubię bardzo. A! Coś mi spadło. Kremowe róże z Maka. Powinien być jeszcze jeden kolor gdzieś, ale nie widzę go na razie. Róż z Kylie, ostatnio go często używam, też zostaje. Róże od Władka, nie mam tutaj wszystkich róży, ponieważ mam je w tej takiej kosmetyczce, jak idę kogoś malować, ale nie draksy. I zostaje ze mną. Te róże, ja ich szczerze wam powiem, nie używam. Wiem, że one są mega popular i dużo osób lubi je, ale no nie będę ich używać, więc niech idą dalej w świat. O, róż Crystal, też mega słynny róż z Benefitu, bardzo go lubię. Moje róże z Diora, obydwa kolory mam. Ich w ogóle podobno jest więcej, ale no nie, nie mam, mam tylko te dwa. Chciałbym tą paletkę rozświetlacza taką słynną też. To jest w ogóle bronzer. Róże z Eveline są fajne, dawno go nie używałem. Muszę go sobie użyć. Ale na przykład tego z Benefitu, I'm not a fan, więc niestety będę dawać dalej. Nie wiem, może nie umiem używać, albo za szybko zastyga. No to idzie ze mną dalej, to nie. Mój
moje róże od Selena Gomez, które udało mi się zebrać, to są właśnie te kolorki, słuchajcie. Zostają ze mną. Róż od Red Lipstick Monster, też jeden z najlepszych produktów moim zdaniem w 2023 roku, zostaje ze mną. Taki róż z Morphe. Nie nagrałem. Taki róż z Morphe. Nie wiem sam, czy zostawić go, czy nie. Czemu nie ma fokusu? Chyba zostaje ze mną. O, ten róż mega lubię. Jak robię jakieś takie dark looki, to używam właśnie takiego różu z Morphe bordowego. Róż kolejny z Charlotte. It's not my favorite, ale zostawię, bo to Charlotte Tilbury. Róże z Vibo. Dobra, zostawię jeden kolor. Ten szalony, fioletowy. Ten idzie dalej. Tutaj mamy przeróżnej masy pudry, ale widzę, że zostały jakieś róże. Od Red Lips... Boże, od Red Lips Concert, co ja mówię? Od Ewy Karolina Stylizacja zostaje ze mną róż bardzo fajny. Paletka taka uniwersalna na wyjazdy z Benefitu. Niesamowita. Zostaje ze mną jeden z moich ulubionych produktów też Benefitu. Czy tu jeszcze oświetlacz? Róż z Mio. Niedawno zacząłem go w ogóle używać, bo go dawno wyciągnąłem, a go już mam dawno. Bardzo fajnie zostaje ze mną. O, kolejny róż z Benefitu Butterfly. Taki pomarańczowy, też bardzo lubię, zostaje ze mną. Czy jeszcze coś mam z róży? Nie, patrzę, żeby nie już... oświetlacz to dam później. Bronzery. Oświetlacz. Jest to same pudry teraz. Halo. Puder Douglasa mi się skończył cały. Niesamowity to był puder. Ja na początku go nie lubiłem, ale potem go pokochałam. To był ten taki head dry, coś tam, że jak się go nałoży, to czuć jakby to była woda w ogóle. Wyrzucam, bo się skończył. Feze, taki mam nowiutki puder całkowicie, ale jest trochę za ciemny kolor. Może jakby mi, jak, jeśli mi się to oglądasz i chcesz, to daj mi znać. Produkt z One Size, dużo osób polecało świetu Dragu, tego amerykańskiego, że uwielbia te pudry z podświetla Stara. Fajny, ale mam za ciemny kolor, może jakbym miał jaśniejszy kolor. Cały puder, słuchajcie, zostawiam go, wiem, że wygląda trochę kreszkusz, ale zawsze się przyda, to jest akurat Bell. Cały zeżarłem puder z NYXa, słuchajcie, jeden z moich ulubionych produktów na świecie. Biały taki transparentny puder. No niestety skończył się, więc do kosza. On był w ogóle w zeszłorocznym kalendarzu właśnie. Ten puder zostaje ze mną. Tu jakąś taką resztkę mam, rzucam. Sypki puder z kimchi zostaje ze mną. Ja po prostu. Sypki puder z Mio zostaje ze mną. To jest brązer. O, róż jeszcze się pokazał z Dear Dahlia. Taki, on jest taki też podobny jak te cienie, takie co wam pokazywałem. Że tu jest sypki, w sensie prasowany, a tu kremowy. Fajne. Puder od Karen Stylizacja pod oczy. Niesamowity robi blur. I chyba nawet pobił ten z PSE. Uważam, a ten z PSE było trudno pobić i jest niesamowity. O, tu mam jakąś miniaturkę bronzera. Puder kolejny z kimchi. A, to jest z kimchi. Tu jest cały prawdziwy z kimchi. A tam to była jakaś mieszanka różnych pudrów w ogóle. O, tutaj nowy Super Stay. Jeszcze nie używany w ogóle. Ale też trochę ciemny kolor. Dobra, słuchajcie, teraz mamy bronzery przeróżnej maści. Tu mam na przykład od takich droższych Charlotte Tilbury. Patrzcie, taki do konturowania zostaje ze mną. Po tańsze też mam, bo na przykład Vibo, bardzo fajny bronzer, bardzo, bardzo go polubiłem i też myślę, że może zostać ze mną. Bronzer od Jędrka, czego trochę jeszcze mam, czy już nie mam? No, on się skończył, zużyłem cały, też bardzo fajny produkt, bardzo wam polecam, jeśli są jeszcze w sprzedaży do konturowania. Czekajcie, czy jego naprawdę już nie ma? Nie no. Jeszcze jest, zostaje jednak. To jest mój bronzer, który nazwałem Copacabana, ponieważ ja się nim opalam. Patrzcie, jaki to jest kolor. No właśnie, to jest taki wręcz, nie wiem jak to nazwać,
No ale bardzo mocno napigmentowany, więc zostaje ze mną. Paletka do konturowania smaka, nie wyobrażam sobie bez tego, jeśli chodzi o konturowanie mojej drag persony, żyć, więc zostaje. Moje ulubione bronzery kremowe to są bronzery z Glam Shopu, jedne z ulubionych, jak widzicie tutaj. O! Tutaj mam całkowity mocny zestaw tych bronzerów, zobaczymy co zostaje, co nie, bo niektóre się skończyły, niektóre nie. Ja bym go jeszcze zostawił, jeszcze bym wyskrobał coś z niego. A, nie mogę zakręcić, kurde. No ten wyrzucam, ten już jest na wyczerpaniu totalnym. Tego jeszcze jest sporo, w miarę. Ten też jeszcze może zostać. O, ma taki kolor do konturowania, aż szary. Też myślę, że może zostać. Więc te cztery zostawiam, jeden wyrzuciłam. Boże, słuchajcie, cały czas do mnie piszą na grupie, mam grupę z Hrabiną, Akną, Misią. Bronzery z NYXa, bardzo lubię, to są też jedne z najlepszych produktów do konturowania na rynku, ale i mi się one już pokończyły, słuchajcie, no tego to w ogóle już nie ma, to był kolor light medium. Tutaj, o, kolejny wykończony, Fairy. Mówię wam, uwielbiałem te produkty. Universal Light też. Ja go jeszcze zostawię. O, słuchajcie, ja go jeszcze zostawię, bo on się jeszcze przyda. O, i tu mam prawie cały, patrzcie. Nieodkryty. Nie chce mi się fokus złapać, Jezu. Mam na odwrót kamerę i nie umiem nagrywać. A czekajcie, do tego drugiego może sobie skówkę wezmę. Ukradnę. A, nie ma. Dobra. Bronzery z kimchi, kocham, kocham. Jedne z moich ulubionych też. Ten jest super do opalania. I mam też super kolor do konturowania, także niesamowite. Ten bronzer daję dalej. Mam podobnych chłodnych bronzerów kremowych. To mi się chyba już skończyło. No, nie ma już, a dostałem nowe. Więc do kosza. Bo się skończyło, żeby nie było. Kocham produkty od Beauty Vitric. Bronzer Hula, miniaturka, zostaje ze mną. Boże, nie wyskakuje mi powiadomienie, kiedy się skończyło nagrywanie. Puder mam jeszcze z Vibo. Zostaje ze mną, puder nigdy nie za wiele. Bronzer z Bahama Mama zostaje ze mną. I to są już. A, to są już oświetlacze. Rozświetlacze, no, no, no. Tutaj, słuchajcie, taki niebieski, fantazyjny z kimchi zostaje ze mną. Charlotte Spotlight, jeden teraz z moich ulubionych produktów na świecie. Nie wiem, co się stanie, jak się skończy. Też zostaje ze mną. Gold trochę mi się mniej sprawdza, bo jest trochę za mocny, ale też zostaje. Rozświetlacz z Anastazji, ja robiłem jego test, słuchajcie, ale źle opublikowałem, poszedł na stories, a nie na post i no nie sprawdził mi się, ale dam mu jeszcze szansę. Mam jeszcze jeden na szczęście rozświetlacz od Jędrka z jego kolekcji z Pierre René. To jest totalny zamiennik Bomb Fenty Beauty, ale niestety mi się rozkruszył, więc wyrzucam, ale mam nowy, więc jeden też z najlepszych produktów w tym roku. Rozświetlacz od Gabi i Izy. Rozświetlacze od Kylie. Mam mieszane uczucia. Zostawię je ze sobie. Oczywiście, że tak, ponieważ to jest Hello Miss Kylie Jenner. Ale nie sięgam po nie tak często. One takie są trochę tępe. Mój ukochany rozświetlacz. On ma już rok, ale zostawiam go ze sobą z Maca. Super efekt robi. Tutaj mam jakieś różne rozświetlacze. O Jezu, to już jest mega długo ze mną. Jeszcze jak w Łodzi, jego w Łodzi jeszcze kupowałem. Doktor Irena Ace. O, nie mogę otworzyć, dlaczego? Gdzie dalej? O, rozświetlacze z PZ też lubię. Mega lubię. Ale mam już chyba lepsze, chyba mogę. Chyba mogę iść dalej, może będą komuś służyć.
rozświetlacze z Maca to są, słuchajcie, loteria. Ten jest taki ten jest fajny, ale zostawiam oba, bo to jest Mac Cosmetic. To jest ciekawy produkt, nie używam tego w ogóle praktycznie, ale to jest taki, też podobny był rozświetlacz kiedyś z Rihanna, taki złoty. Zostaje ze mną. Bronzer z Vibo, zostaje ze mną. Essence, też bardzo fajny, mocny rozświetlacz. To chyba mogę dać dalej. No, nie używam tego w ogóle, więc niech idzie dalej. No, Cookie Legendary Highlighter. Już mam dziurę, także Benefit. Tu trzeba mi zrobić dostawę produktu. Rzadko używam, ale zostaje ze mną, bo daję często do balsamu. I rozświetlacze od Red Lipstick Monster również zostają. Używam bardzo namiętnie. I mam chyba w ogóle jeszcze jeden w zapasie. I zostaje ze mną, bo używam. Dobra, słuchajcie, mam już wszystko ułożone. Oczywiście nie pomieściły mi się róże. Mega mnie to denerwuje, no ale trudno. Mam tutaj róże i tutaj. Tutaj są pudry, tutaj są bronzery. W ogóle na odwrót zrobiłem bronzery i rozświetlacze. Kurde, nie widać chyba rozświetlacze. No musimy uwierzyć na słowo, a tutaj są bronzery. Musimy uwierzyć na słowo, bo się nie zmieściło. Idziemy do ust. O! Pasy do pończoch. O, w ustach to jest... A! Zaatakowały mnie moje paletki własne, słuchajcie, przesada. W ustach jest, słuchajcie, jazda na całego. Tutaj to już w ogóle nie wiem, co się dzieje. Dobra, usta, słuchajcie, usta to jest jeden wielki po prostu Saigon. Ja nie wiem, od czego zacząć. Dobra, może zacznijmy od tych pomadek. Maybelline Ink, coś tam. Słuchajcie, nadal widzę, że viralowe są testy ich na TikToku. Więc myślę, że może byśmy zrobili po prostu, zrobię sobie test, czy tutaj jeszcze mam jakieś je, albo tutaj, nie. Dobra, mam takie pięć kolorów, czy wszystkie bym chciał zostawić? Myślę, że tak, zostawię sobie wszystkie kolory, nigdy nie wiadomo, na co się mogą przydać. O, znowu nie pokazywałem, bo ja oczywiście mam jakiś problem, żeby pokazywać wam, jak ja to... Za wysoko chcę pokazać po prostu chyba. O, teraz się nie chcę złapać fokus na danie. No dobra, trudno. Zostawiam wszystkie. Tutaj mam błyszczyki przeróżnej maści. Jakiś taki Lexi Ingrid. Nie używam go w ogóle. To jest jakiś w ogóle już... Widzę, że się rozwarstwił. O, znowu nie pisałem. Rozwarstwił, stary wyrzucam. Barbie, dalej idzie, on jest stosunkowo nowy. O, te błyszczyki lubię. Teraz wezmę wszystkie te wróżkowe. I czy ja je chcę zostawić? Ja je chyba chcę zostawić, wiecie? A ja na przykład taki jakiś... po co mi? O, to jest jakaś pomadka z Mia w ogóle. Ja ją używałem chyba niedawno jakoś. Butter glossy. Zawsze spoko. Mogą zostać i to też zostaje. Co my tu mamy nadal? Butter gloss. Niech zostanie ze mną. Te miniaturki na podróż się zawsze przydadzą. To jest mega stary błyszczyk z Morphe. Ale ładny kolor ma. Taki brązowy. Zostaje ze mną. Kocham te błyszczyki. Czy jego jest duży, czy mało? Chyba stosunkowo dużo, więc zostaje ze mną. To jest w ogóle czerwony błyszczyk. Ja muszę go kiedyś wykorzystać do zdjęć jakichś, zostaje ze mną. Błyszczyk od Karolinę Stylizację. Super. Wyciągnąłem rzeczy, które się schowały tam z tyłu. Słuchajcie, te dwa produkty z NYX zostają ze mną, bo są ciekawe kolory. To raczej mi potrzebne. Słuchajcie, tutaj dużo produktów Maca. Kylie Jenner. No wiadomo, że wszystkie Maki zostawią, no kurde. Tutaj, co się tutaj dzieje? Te Maybelliny
Ja ich w ogóle nie używam i one też zasychają tak, że po prostu na wiór, ale są mega trwałe, mega matowe. Jakby jakieś draguski to oglądały i chciały, niech się odzywają, ale nie draguski też. O, tutaj mam pomadkę. A, to jest mój color correcting, który się właściwie już kończy, więc weźmiemy go. No i nie złapał się znowu fokus. Te kredki z Maybelline były super, ale myślę, że czas się z nimi pożegnać, bo nie używam tego w ogóle. Okej, nagram wam to już tak, wziąłem kamerę już stamtąd. Tutaj mam wszystkie pomadki w sztyfcie. Je mam najbliżej, bo najczęściej takich właśnie używam. Tutaj mam płynne z MACa, to w ogóle jest taki błyszczyk z MACa, ale dodałem też tutaj. I z Kylie. Tutaj mam te Maybelline Ink. I tutaj mam NYX Whisper i inne jeszcze jakieś takie z NYXa, a tu jedna taka Sephora czarna. I tutaj mam różnego rodzaju lip gloss. No tu już one chciałam je też poukładać w jakiejś tam swoim własnym głowie. Chciałam ułożyć kolejność, no ale nie ma. Tu miało być takie bardziej fancy, a tutaj takie bardziej mniej, ale... Dobra, jeszcze znalazłam dwa błyszczyki z Charlotte i z Hean od Karolnej Stylizacji. One zostają też ze mną. No i to było na tyle. Ja pójdę się szybko ogarnąć i ogłoszę wam to rozdanie, o którym mówiłam. Dobra, słuchajcie, pierwsza paczka. Tutaj mamy tak, balsamik do ciała, serum, nawilżenie, mascara, żeby nikt się nie mylił, że to jest coś innego. You fucking dirty bitches. Eyeliner, puder, rozświetlacz, pod spodem jest paletka Morphe, taka duża, kolorowa. Zestaw Kylie, Eveline pomadka, pomadka z MAC Cosmetic, ale chyba zrobię podmiankę i tam dam MACa, a tutaj dam NYXa. Miniatureczki, słuchajcie, próbki, w ogóle takie pierdołki. Drugi karton, tu co mamy, to jest serum, nie serum, co to było? Balsam? Co to było? Mamy body lotion. O Jezu, otwarło się, słuchajcie. Ale słuchajcie, wszystko nie jest otwierane, wszystko jest nowiutkie. Kremik, próbeczki, dwa eyelinery, dwa maskary, dwie pomadki, a tu miałem wymiankę zrobić i tu miałem dać NYXa do tamtego, żeby było bardziej fancy, a tutaj mamy MACa, ale jest też pomadka Maybelline, też jest rozświetlacz, pomadka NYX, Boże, paletka NYXa i paletka Douglasa, róż płynie, także słuchajcie, wygrywają dwie osoby. Zasady są proste, teraz będę je wymyślał na poczekaniu. Zaobserwujcie mnie na Instagramie. Na tym Instagramie też oznaczcie 3 osoby, to będę wtedy wiedział, że wybierzecie udział w konkursie. Musicie skomentować tego Cruzmasa, Merry Cruzmas. Jakie tu jeszcze zasady dać, żeby było tak suspicious? No, pod tym postem rozdaniowym będzie na pewno więcej szczegółów. Jeśli jest ten Cruzmas, to rozdanie też już jest. Także gratulacje do osób, które wyczekały do końca, obejrzały do końca, rozdanie będzie, zobaczyliście jakie będą rzeczy, także no. A ile będę robić to rozdanie? Też więcej szczegółów będzie na pewno na Instagramie.